Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Już zaczynamy. Nazywam się Zyta Machnicka i wierzę, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. I bardzo się cieszę, że mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy webinar w związku z Akademią Inspiracji organizowaną przez Pracuj.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat budowania autentycznej marki pracodawcy w internecie. Ale zanim zacznę, to pozwólcie, że opowiem pewną historię. Otóż kilka miesięcy temu wybrałam się do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Podczas tej wizyty w muzeum miała miejsce wystawa, która dotyczyła pradziejów Małopolski oraz wczesnego średniowiecza. W trakcie tej wystawy można było obejrzeć to, w jaki sposób wieki temu żyli mieszkańcy Małopolski. To, co było bardzo interesujące, to fakt, że te rzeczy, które mogliśmy oglądać, dotyczyły zarówno takiego codziennego życia, czyli polowania, ubioru, wyglądu mieszkania, a także przygotowywania pochówków, czy choćby kwestii związanych z kulturą i sztuką. Natomiast to, co mnie najbardziej zainteresowało, to była tak zwana sala z figurami. Otóż w tej sali z figurami czekały na nas aż 24 figury ludzkie, a właściwie figury przedstawiające ludzi. Figury te były odzwierciedleniem prawdziwych osób, które żyły setki tysięcy lat temu, ponieważ ta wystawa dotyczyła zarówno ludzi, którzy żyli około 70 tysięcy lat temu, w czasach Neandertalczyków, jak również no właśnie mieszkańców wczesnego średniowiecza. To, co było niesamowite dla mnie, gdy patrzyłam się na te figury, na te 24 figury ludzkie, to fakt, że miały one twarze prawdziwych osób, które zostały odzwierciedlone dzięki wykorzystaniu metod naukowych w Zakładzie Medycyny Sądowej. I wyobraźcie sobie, że na tej sali patrzyły na nas osoby, które te wieki temu faktycznie w jakiś tam konkretny sposób funkcjonowały. I uświadomiłam sobie w tamtym momencie rzecz być może oczywistą dla nas, że autentyczność jest tym, co nas rzeczywiście przyciąga, jest tym, co sprawia, że jesteśmy w stanie drugiej stronie zaufać, jesteśmy w stanie stwierdzić, że w jaki sposób osoby żyły kiedyś, jak wyglądało ich życie codzienne, może nas bardzo mocno zainspirować. Uświadomiłam sobie również to, że dzisiaj możemy znaleźć bardzo dużo analogii do działań pracodawców właśnie, gdy pomyślimy o autentyczności. Bo autentyczność jest tym, co przyciąga. A jako, że jestem osobą, która pewnie, jak niektóre osoby wiedzą, szukam wszędzie inspiracji employer brandingowych, zadałam sobie pytanie, co dzisiaj robić, aby i kandydaci, i pracownicy nam ufali. Dlaczego to jest takie ważne dla nas? Być może zadacie sobie takie pytanie. To jest ważne przede wszystkim dlatego, że żyjemy sobie teraz w Polsce, która charakteryzuje się tym, że nieufność jest w dalszym ciągu wyższa wśród Polaków niż otwartość i zaufanie. Nie wiem, czy wiecie, ale w lutym 2016 roku CBOS opublikował wyniki badania, w których pojawiła się taka informacja, że 3/4 Polaków uważa, że w relacjach z innymi należy być bardzo rozważnym. Gdy pomyślimy sobie o tym, jak w ogóle ta kwestia wygląda w odniesieniu do biznesu, to tylko 1 na 3 odbiorców twierdzi, że współpraca z partnerem biznesowym i ufanie partnerowi biznesowemu jest czymś, co warto zrobić. 40% Polaków twierdzi, że nic z tego dobrego nie wyniknie. A gdy sobie to porównamy także z wynikami badania tak zwanego barometru zaufania opublikowanego przez firmę Edelman, dojdziemy do wniosku, że Polska od lat jest w czołówce krajów, w których brak zaufania do instytucji, organizacji, do rządu, do organizacji pozarządowych, do mediów, a także do biznesu jest właśnie największe. Nie ufamy osobom, z którymi współpracujemy. A to również oznacza, że niestety nie ufamy naszym pracodawcom i nie ufamy naszym kandydatom. Ale ponieważ chyba jestem jedną z ostatnich osób, które w nieskończoność chciałyby mówić o problemach i też nie zostaliście tutaj dzisiaj zaproszeni po to, żeby tylko i wyłącznie te kwestie problematyczne poruszać, wolę szukać rozwiązań.
I zadałam sobie pytanie, co my dzisiaj możemy robić, żeby budować zaufanie, będąc pracodawcą. Zaufanie jest jak słoik z kulkami. Za każdym razem, kiedy jako pracodawca dotrzymujesz słowa danego swojemu kandydatowi lub swojemu pracownikowi, w tym słoiku pojawia się jedna kulka. Im więcej razy ta obietnica zostanie dotrzymana, tym większa jest szansa, że tych kulek będzie dużo i że druga strona faktycznie będzie ci ufać. Natomiast również za każdym razem, gdy ty tej obietnicy nie dotrzymujesz, gdy dochodzi do tak zwanej luki wartości, a luka wartości jest to różnica pomiędzy tymi wartościami, które zwykle gdzieś tam wiszą na ścianach w naszych firmach, czyli różnica między wartościami aplikacyjnymi, a tymi, które faktycznie wdrażamy w życie. Im większa jest ta różnica między tymi elementami, tym więcej kasy, siły i czasu będziesz musiał włożyć w to, aby przekonać drugą stronę do swoich racji. Dlatego pamiętamy o tym, żeby ten słoik wypełniał się kulkami i pamiętamy również o tym, że to zaufanie, które dostajemy od naszych kandydatów oraz od naszych pracowników, nie jest dane raz na zawsze, ale jesteśmy w stanie mieć nad tym przynajmniej minimalną kontrolę. Gdy myślimy sobie o tym, w jaki sposób dzisiaj wygląda ten nasz, powiedzmy, rynek employer brandingowy, dużo mówimy o tym, że warto wchodzić w buty naszego kandydata i w buty naszego pracownika. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że rzadko kiedy zastanawiamy się nad obawami, które mają nasi kandydaci. Żeby sobie to dość, myślę, fajnie wyobrazić, najpierw wyobraźcie sobie, że musicie dokonać zakupu nowego telefonu albo wybrać ofertę w telefonii komórkowej na kartę albo na abonament i szukacie oferty dla siebie. Jeżeli decydujecie się na nową firmę, z której zamierzacie skorzystać, zanim to zrobicie, prawdopodobnie na początku zapytacie swoich znajomych o rekomendacje, swoich najbliższych. Prawdopodobnie wejdziecie na stronę internetową po to, aby spojrzeć na ofertę tej konkretnej firmy, później aby porównać ją z konkurencją. Potem być może także skontaktujecie się z konsultantem, z którym będziecie chcieli porozmawiać o szczegółach. I być może nawet traficie do placówki po to, żeby tego konsultanta zobaczyć na żywo, po to, żeby dotknąć telefonu, który będziecie chcieli zakupić, po to, żeby na miejscu zweryfikować to, w jaki sposób wygląda oferta i czy ona rzeczywiście jest zgodna z waszymi oczekiwaniami. I gdy szukamy tego telefonu dla siebie, zwykle mamy mnóstwo pytań i to jest dla nas oczywiste, że musimy trochę czasu poświęcić na to, żeby zdecydować się na tę ofertę dla nas. A teraz wróćmy do naszego kandydata. Gdy kandydat rusza na poszukiwania oferty dla siebie, ty chcesz, aby on znalazł właśnie twoją firmę. Natomiast kandydat również ma mnóstwo pytań, mnóstwo niepewności, znaków zapytania, które gdzieś tam pojawiają się w trakcie decydowania o tym, którą firmę wybrać. No bo przecież czasem jest tak, że to kandydat szuka sam. Dzisiaj słyszymy na rynku, że takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, że to pracodawcy wychodzą z siebie, żeby przyciągnąć do siebie właściwego człowieka. Ale zanim kandydat zdecyduje się na tego konkretnego pracodawcę, przede wszystkim on musi wiedzieć o tym, że ten pracodawca istnieje i mieć dobre doświadczenia z nim związane. A nasz kandydat ma przed sobą dużo niewiadomych. Trafi prawdopodobnie na rozmowę kwalifikacyjną z człowiekiem, którego nie zna. W trakcie tego procesu będzie weryfikowany. Gdy zwrócimy uwagę na język, jaki jej stosujemy w trakcie mówienia o rekrutacji, to bierzemy pod uwagę to, że to kandydat jest testowany, to on jest weryfikowany. Następnie ten człowiek myśli o tym, że ma się pojawić w jakiejś konkretnej firmie, gdzie będzie miał nowy zespół, gdzie będzie pojawiał się w zupełnie nowym miejscu. Przecież lokalizacja ma również wpływ na to nasze życie i zawodowe, i życie prywatne. On ma przed sobą mnóstwo niewiadomych i nie wie, czy to, co pracodawca mu obiecał w ogłoszeniu wcześniej, czy to, co mu powiedział w trakcie targów pracy, na których się pojawił, lub w innych okolicznościach, czy to rzeczywiście będzie zgodne z prawdą. I zwykle też jest tak, że mówimy o tym, że kandydaci szukają na rynku wiedzy na temat pracodawców. Ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem kandydaci nie szukają wiedzy na temat pracodawców. Oni szukają pewności, że dostaną dobrą pracę, że pojawią się w miejscu, w którym będą szanowani, w którym pracodawcy dotrzymują obietnicy. Oni mają nadzieję, że
pracodawca rzeczywiście zrobi tak, jak zostało to powiedziane gdzieś tam na początku, przy budowaniu oferty. I teraz patrzcie, gdy mówimy o tym, że jak szukamy oferty telefonii komórkowej dla siebie, mamy mnóstwo pytań, nie dziwimy się temu, że musimy zweryfikować bardzo dużo informacji, a dziwimy się temu, że kandydaci mają mnóstwo pytań, które również wymagają weryfikacji. I czasem nam się wydaje, że tylko i wyłącznie oferta pracy jest tym, co ma zniwelować te potencjalne obawy kandydata. No i teraz pytanie. Co sprawia, że nasi kandydaci nie podejmują decyzji o aplikowaniu na ofertę pracy? Otóż jakiś czas temu iRecruiter opublikował wyniki trzeciego badania Candidate Experience i na tych wynikach możemy zobaczyć bardzo ciekawe informacje. Między innymi takie, że dzisiaj kandydata zniechęca do aplikowania rekrutacja ukryta. Dla 67% brak informacji na temat tego, jaki pracodawca rekrutuje kandydata, jest tym, co sprawia, że kandydat nie zdecyduje się zaaplikować. I oczywiście my sobie możemy to wytłumaczyć w taki sposób, że och, kandydat nie musi wszystkiego wiedzieć, my nie zawsze mamy możliwość opowiedzenia o tym, że rekrutujemy. Czasem na przykład rekrutujemy za pośrednictwem firmy rekrutacyjnej. Ale gdy wrócimy do tego wchodzenia w buty kandydata, przyjmujemy rzeczywiście jego perspektywę, jego punkt widzenia. I wiemy, co dla tego kandydata jest ważne. Dodatkowo naszego kandydata dzisiaj na rynku zniechęca również niejasny opis stanowiska, a także lakoniczny opis benefitów. No bo jeśli nasz kandydat ma mnóstwo znaków zapytania, on chce wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądała ta jego praca na co dzień, to on chciałby również te informacje zobaczyć w ogłoszeniu, które ma przed sobą. I pamiętajmy o tym, że nie może być dla nas argumentem fakt, że pracodawca daje szczegółowe informacje na przykład na drugim lub trzecim etapie rekrutacji, gdzieś tam przy rozmowie kwalifikacyjnej czy przy rozmowie kwalifikacyjnej już z szefem. Bo kandydat ma te wątpliwości na początku. I jeśli my nie odpowiadamy na jego wątpliwości, a nasza konkurencja to robi, to jest szansa, że on na naszą ofertę się nie zdecyduje, bo nie będzie nam ufał. Naszego kandydata zniechęca do aplikowania także brak informacji o wynagrodzeniu. Ja wiem, że wynagrodzenie jest tym, co bardzo nas denerwuje, gdy rozmawiamy o otwartości na rynku pracy. Bo z jednej strony chcielibyśmy wszyscy wiedzieć, ile możemy zarabiać na nowym stanowisku, ale z drugiej strony wiemy, że nie zawsze możemy sobie jako pracodawcy pozwolić na opowiedzenie o tym, jak jest naprawdę. Ja natomiast zachęcam Was do tego, aby myśleć o tym, że jeśli w naszych materiałach na zewnątrz, a także gdzieś w naszych materiałach wewnętrznych pojawiają się informacje, że stawiamy na otwartość i transparentność i mamy jako tako poukładane procesy w naszych firmach, to do tej transparentności w wynagrodzeniach również bym dążyła. Ja wiem, że nie jesteśmy w stanie podać konkretnego wynagrodzenia naszym kandydatom, ale jesteśmy w stanie podać im widełki. Jeżeli wiemy, że nasza firma stawia na tę autentyczność, transparentność i otwartość, to do tego bym dążyła. Natomiast jeśli te nasze procesy w firmach nie są poukładane, no to mamy argument do tego, aby za to się zabrać, szczególnie w przypadku większych organizacji, bo wiemy, że oczywiście ma to znaczenie w zależności od tego, czy jesteśmy małą, czy wielką firmą. No i naszego kandydata również zniechęca do aplikowania, na przykład konieczność pisania listu motywacyjnego, ale to już jest, powiedziałabym, temat nieco grubszy. Mam również wrażenie takie, że zapominamy czasem o tym na rynku, że nasz kandydat, gdy staje się naszym pracownikiem, w dalszym ciągu jest osobą, która wymaga zaopiekowania i jest osobą, która również musi na bieżąco ufać swojemu pracodawcy. Jakiś czas temu pojawiły się wyniki badania przeprowadzonego przez firmę EY i pojawiły się tam czynniki wpływające na zaufanie do pracodawców. I między innymi pojawiły się tam informacje takie, że brak informacji, inaczej, niedotrzymywanie obietnic albo niezapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia albo brak właśnie tych prawdziwych informacji na temat tego, jak jest w firmie, sprawia, że pracownicy nie ufają swoim pracodawcom. Ja mam takie dziwne wrażenie, że my właśnie bardzo często mówimy o tym, że ta transparentność i otwartość to wymaga nie wiadomo czego, ale zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę podstawa to postawa, czyli to, w jaki sposób my na co dzień funkcjonujemy.
te oczekiwania naszych pracowników są w pewnym sensie wynikową tego, czego wcześniej chcieli nasi kandydaci. Oni chcieli prawdy na temat procesu rekrutacji, na temat tego, jak jest w firmie. A nasz pracownik oczekuje tego, że będziemy w dalszym ciągu dotrzymywali tego słowa. I że gdy powiemy, że jest jakoś, że tak rzeczywiście będzie. Jak wobec tego wykorzystać potencjał internetu i budować autentyczną markę pracodawcy na co dzień? Co my możemy zrobić już dzisiaj? Przede wszystkim odrób zadanie domowe. Bardzo dużo mówimy na temat strategicznego podejścia do employer brandingu. Mówimy o tym, że tę strategię warto mieć. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam. Zgadzam się również z twierdzeniem, że przygotowanie strategii musi wymagać odpowiedniego przygotowania, poświęcenia na to czasu. Ale tak naprawdę mam również wrażenie takie, że nam się czasem wydaje, że w tej strategii musi się znaleźć nie wiadomo co. A zwróćcie uwagę na to, że dobra strategia to tak na dobrą sprawę opiera się na rozpoznaniu sytuacji wyjściowej, na zastanowieniu się nad tym, co my w tym momencie mamy do zaoferowania, co chcemy osiągnąć jako pracodawca, jakie cele są przed nami, jakie wyzwania przed nami stoją, a także poświęcenia uwagi naszym kandydatom, rozpracowania grupy docelowej, a następnie określenia, czym my jako pracodawca wyróżniamy się na rynku. I do tego jesteśmy w stanie tak naprawdę dopasować nasze pomysły komunikacyjne, także kanały i narzędzia komunikacji, w których będziemy funkcjonować jako pracodawca. Odpowiedz sobie w związku z tym na pytanie, dlaczego warto przyjść do Twojej firmy, dlaczego warto w niej zostać i dlaczego warto Cię polecać. Czy rzeczywiście chcesz być tym pracodawcą, który w swoim głównym haśle posiada sformułowanie praca z pasją, gdy cała Twoja konkurencja, albo przynajmniej część pracodawców, z którymi rywalizujesz o uwagę kandydatów, posługuje się tym samym hasłem? W jaki sposób kandydat ma określić, że to właśnie w Twojej firmie warto pracować? Tego odrób to zadanie domowe i zaangażuj do tego zadania domowego nie tylko i wyłącznie swój dział HR. Bo ja również mam wrażenie takie, że nam się czasem wydaje, że wystarczy zaangażować HR-y do pracy nad employer brandingiem, a zapominamy o tym, że potrzebujemy do tego również na przykład osób, które pracują w działach komunikacji, w działach marketingu, w działach sprzedaży, a także menadżerów odpowiedzialnych za inne kluczowe działy w firmie. Im szybciej pokażesz swoim współpracownikom potencjał działań employer brandingowych, im szybciej pokażesz im, że dobry pracodawca to nie tylko firma, która przyciąga do siebie więcej kandydatów, tych, których rzeczywiście potrzebujemy, ale to także firma, której klienci i inwestorzy dużo chętniej ufają, tym większa jest szansa, że te działania Twoje na rynku rzeczywiście będą skuteczne. Znajdź również czas na persony. No właśnie, mówiłam o tym, że my dużo mówimy o wchodzeniu w buty naszego kandydata i pracownika, ale pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy w stanie to robić na co dzień. Spotykam się czasem z takimi sformułowaniami, że no właśnie, przede wszystkim będąc dużą firmą, nie jesteśmy sobie w stanie poradzić, a właściwie poświęcić naszego czasu na to, aby przygotować persony wszystkich kluczowych stanowisk, które mamy w naszych firmach. Ale czym tak naprawdę jest persona? Bo o tym dużo mówimy, a mam wrażenie, że w dalszym ciągu niekoniecznie to rozumiemy. Persona to tak naprawdę taki typowy obraz Twojego kandydata i pracownika, albo po prostu typowy obraz Twojego odbiorcy. Liczą się dla nas nie tylko i wyłącznie takie elementy, które pojawiają się w opisie stanowiska, a także dane demograficzne, ale przede wszystkim kwestie związane z tym, jak ten człowiek się zachowuje na co dzień, czyli jego profil behawioralny. To, co jest dla niego istotne, w jakim momencie ten człowiek decyduje się na skorzystanie z Twojej firmy, na myślenie o Twojej firmie jako pracodawcy? Co jest tym kluczowym momentem, który sprawia, że ten kandydat rzeczywiście zamierza rozważać pracę w Twojej firmie? Także gdy myślimy o personach, ważne są takie elementy jak rozpracowywanie tego, jak te nasze osoby funkcjonują na co dzień. Bo zwróćcie uwagę na to, że my bardzo często też słyszymy na przykład od naszych rekruterów, że ojej, znowu dzwoni do nas kandydat i znowu nam zadaje te same pytania. Już oszaleć można, wszyscy pytają to samo. W takich momentach dla nas może dość frustrujących, jeśli zajmujemy się rekrutacją, warto sobie zadać pytanie, czy skoro kandydat tak często pyta o te podstawowe kwestie, to czy to nie oznacza przypadkiem, że brakuje temu kandydatowi informacji na przykład na naszej stronie internetowej, na naszej zakładce kariera albo w innych miejscach, w których pojawiamy się jako pracodawca?
Więc poświęć czas na pracę nad personie. Gdzieś tam na slajdach za mną zobaczyliście przed chwilą Zytę sklonowaną. No właśnie, bo nasza persona to jest ten typowy obraz kandydata, który ma najczęściej pojawiające się cechy zaobserwowane u różnych kandydatów, na przykład związanych z pracą na danym stanowisku. I to właśnie do niego dopasowujemy naszą komunikację, czyli to, co zamierzamy z nim zrobić później. Zadbaj również o podstawowe punkty styku z marką pracodawcy w internecie. No bo przecież mówimy o tym, że mamy budować autentyczną markę w sieci. A jakie punkty będą kluczowe dla naszego kandydata? Gdy kandydat rusza na poszukiwania, sam pracy, prawdopodobnie wpisuje w wyszukiwarce hasło praca. Jeśli szuka pracy w Krakowie, no to wpisuje hasło praca Kraków. Jeśli szuka pracy w twojej konkretnej firmie, wpisuje nazwę twojej firmy do wyszukiwarki. I czy tego chcemy, czy nie, gdzieś tam w wynikach wyszukiwania na pierwszych miejscach pojawiają się odnośniki do naszej strony internetowej, czyli również nasza zakładka karierowa, no bo w końcu kandydat wchodzi na stronę internetową i patrzy na to, co się na tej stronie znajduje, a także pojawiają się tam oferty pracy. Twoja zakładka kariera oraz twoje oferty pracy, czy to na zakładce karierowej, czy na przykład na portalach pracy, mogą być pierwszym, a zarazem ostatnim punktem styku z marką pracodawcy. No bo przecież, jeśli naszym zadaniem jest pomóc naszemu kandydatowi w dokonaniu wyboru, pomóc w rozwianiu jego wątpliwości, to przecież tego typu materiały powinny na kluczowe pytania naszych kandydatów odpowiadać. Ale również główne punkty styku z marką pracodawcy to przecież nasze działania w mediach społecznościowych, ale nie tylko na naszych oficjalnych profilach, ale także na profilach naszych pracowników. No bo przecież przed pojawieniem się na konkretnej rozmowie kwalifikacyjnej nasz kandydat prawdopodobnie sprawdzi, z kim ta rozmowa będzie prowadzona. On by chciał również wiedzieć, kogo ma przed sobą. O to, co ten człowiek może go zapytać, to jedno. Ale jaki jest profil osoby, z którą przyjdzie mu współpracować, jeśli obie strony na tę współpracę się zdecydują. Kluczowe punkty styku z marką pracodawcy w sieci to także wszelkiego rodzaju artykuły, w których pojawiają się teksty, zdjęcia, a także wideo dotyczące naszej firmy. Czyli mówimy o tym zarówno w odniesieniu do działań na przykład na społecznościach typu Facebook czy YouTube, ale mówimy też o tym, że tego typu materiały jesteśmy w stanie przemycać w artykułach eksperckich, które gdzieś tam pojawiają się w mediach, ale również na naszej stronie internetowej. Szczególnym elementem, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, o którym również zapominamy, są profile pracodawców, które pojawiają się na portalach pracy. Wam przygotowałam akurat screeny z portalu pracuj.pl, ponieważ Pracuj w ostatnim czasie zmienia trochę profile, które były na stronie widoczne. I dla mnie w tym momencie jest to o tyle interesujące z punktu widzenia employer brandingowego, że dzisiaj na profilach na pracuj.pl pracodawca może nie tylko opowiedzieć o tym, co dana firma robi, czyli czym się zajmuje w tym momencie, jakim jest pracodawcą w 2016 roku, a także jakie ma spółki, ale może opowiedzieć również o swoich benefitach, o ofertach pracy, które ma dla swoich potencjalnych kandydatów. Może również zassać informacje z profili społecznościowych, na przykład z Facebooka albo z YouTube'a, albo z Instagrama. Z punktu widzenia kandydata będzie to mega interesujące, przede wszystkim dlatego, że jak pamiętacie, nasz kandydat ma te konkretne pytania związane z rekrutacją i z kulturą organizacyjną już na samym początku procesu. I w momencie, w którym ten człowiek wyszukuje informacje na temat pracodawcy, on i trafia na przykład na portal pracy, trafia na konkretne ogłoszenie i na profil pracodawcy, on nie musi z tego miejsca uciekać do innych miejsc w sieci, ponieważ te informacje będą widoczne już bezpośrednio przy profilach. Co jest również ciekawe,
to fakt, że dzisiaj na profilach, dzisiaj odnośniki do profili pracodawców pojawiają się przy wszystkich ofertach pracy, jeżeli oczywiście takowy profil posiadamy. Czyli znowu, jeśli mamy kandydata, który wszedł na dane ogłoszenie o pracę, on wcale nie musi z tego ogłoszenia uciekać na przykład na naszą stronę internetową, albo nie musi znowu wracać do wyszukiwania informacji na temat tego, co robimy w social media, albo w jaki sposób wygląda u nas proces rekrutacji. Te wszystkie elementy znajdzie u siebie, zobaczy przed sobą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W budowaniu autentycznej marki pracodawcy bardzo przydają się autentyczne zdjęcia i autentyczne filmy, o czym zresztą mówiłam wcześniej. I znowu przy okazji profili, o których mówimy, jest możliwość dodawania przeróżnych galerii, które będą miały odnośniki do tego, jak na co dzień wygląda ta nasza praca. No bo zwróćcie uwagę na to, że my bardzo dużo mówimy o kulturze organizacyjnej, ale zwykle, gdy zadaję pytanie o to, czym ta kultura organizacyjna jest, po drugiej stronie jest konsternacja. Trudno o dobrą definicję. Ja to definiuję w taki sposób. Kultura organizacyjna jest sposobem, w jakim my na co dzień działamy. Czyli są to i wartości, które są ważne dla naszej firmy, i te nasze rytuały, i ta nasza codzienność. Sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień. Pamiętamy o tym, że dzisiaj tak naprawdę rekrutujemy kandydatów, którzy mają być nie tyle dopasowani do danego stanowiska pod kątem doświadczenia i kompetencji, tylko kandydatów, którzy będą dobrze dopasowani do naszej kultury organizacyjnej, bo będą chcieli funkcjonować na co dzień w taki sposób, w jaki funkcjonują inni ludzie w naszej firmie. Pokaż również prawdę o sobie. Właśnie, zobaczyliście przed chwilą filmik przygotowany przez firmę IBM. Ja wam powiem, że jest to, no właśnie, jeden z najnowszych filmów przygotowanych przez tę firmę. I moim zdaniem on jest mega interesujący, przede wszystkim dlatego, że po pierwsze wykorzystuje zdjęcia. No bo przecież nie zawsze nasz film musi opierać się na nagraniu konkretnych osób w akcji. W tym przypadku mamy przed sobą różne zdjęcia, które przedstawiają takie, można powiedzieć, na początku standardowe myślenia na temat tego, czym IBM jest, i skonfrontowane z tym, jak na co dzień rzeczywiście wygląda praca w tej firmie. Oczywiście my się możemy zastanawiać nad tym, czy tak jak mówi pracodawca, jest w rzeczywistości i możemy wracać do naszej luki wartości, o której mówiłam na początku. Natomiast to za każdym razem pozostawiamy już naszemu kandydatowi. Natomiast bardzo ważne jest to, aby rzeczywiście pokazywać prawdę na temat nas jako pracodawcy i aby nie bać się na przykład odnosić do mitów, które pojawiają się na nasz temat. No bo przecież jesteśmy firmą, która może sobie za każdym razem pozwolić na mówienie na zewnątrz o tym, jak jest naprawdę. Od nas zależy tylko i wyłącznie to, jakiego narzędzia użyjemy do tego, aby tę prawdę o sobie opowiedzieć. Pokaż swoim kandydatom również Twoich ludzi, Twoją kulturę i Twoje wartości.
Widzicie tutaj, zobaczycie tutaj za chwilę fragment zakładki karierowej firmy MOS. Firma MOS jest to przedsiębiorstwo, które przygotowuje narzędzia związane z marketingiem internetowym. I pomimo tego, że ich zakładka karierowa może nie jest idealna, ja ostatnio jak sobie sprawdzałam, tę zakładkę, ona zbyt dobrze nie wyglądała w wersji mobilnej, natomiast w wersji internetowej wygląda dobrze. Ale jako, że dzisiaj mówimy o autentycznej marce pracodawcy, o pokazywaniu prawdy o firmach, jestem też za tym, żeby czasem pokazywać te przykłady, które może nie są idealne, bo wychodzę z założenia takiego, że na rynku jest naprawdę bardzo mało idealnych przykładów, idealnych kampanii. Chciałabym w sumie chyba nawet dodać, że moim zdaniem takich idealnych, prawdziwie idealnych kampanii nie ma, bo zawsze jest tak, że coś można byłoby zrobić lepiej. Natomiast gdy mówimy o tym, jak wygląda zakładka karierowa firmy MOS, to co mnie w tej zakładce najbardziej uwiodło, to fakt, że pojawiają się tam w tym momencie 123 zdjęcia aktualnej kadry. I czasem sobie myślimy, że nie chcemy pokazać na naszej stronie internetowej naszych pracowników. Oni może nie mają na to ochoty, albo my jako pracodawca boimy się, że gdy pokażemy naszą aktualną kadrę, to zaraz przyjdzie konkurencja i nam tych pracowników będzie chciała ukraść. Natomiast moim zdaniem MOS robi to w bardzo fajny, autentyczny sposób. I co jest również mega ciekawe, to fakt, że za każdym razem, gdy klikamy w konkretne imię i nazwisko, w konkretne kółeczko z daną twarzą przedstawionego pracownika, możemy również zobaczyć, co dla tej osoby jest interesujące, ważne w życiu, jak wygląda na przykład praca tej osoby na co dzień, albo jakie są jej zainteresowania. I te opisy, które się pojawiają na tej stronie internetowej, one są różne. To nie jest tak, że one są przygotowane według jednego szablonu, co z punktu widzenia znowu kandydata jest dużo bardziej autentyczne i dużo sprawia, że dużo chętniej możemy takiemu pracodawcy zaufać. Ale zwróćcie również uwagę na to, że gdy mówimy o tym, co się powinno pojawić na stronie internetowej, no właśnie, prawdziwi pracownicy, to w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień, miejsce pracy na przykład, rzadko kiedy w fajny sposób pokazujemy różne lokalizacje, które mamy. Za chwilę zobaczycie zakładkę karierową firmy King. To jest firma, która działa w branży growej. I to, co mnie zafascynowało na tej zakładce karierowej, to fakt, że pojawiają się tam odnośniki do wszystkich lokalizacji, w których ta firma działa na co dzień. I za każdym razem, jak na przykład klikniemy sobie na lokalizację w Berlinie, możemy w przystępny sposób zobaczyć informacje na temat tego, jak wygląda praca w tym konkretnym miejscu. Ale również możemy przeczytać odnośniki do aktualnych ofert pracy, a także dlaczego to konkretne miejsce, ta konkretna lokalizacja ma nas do siebie przyciągnąć. Czyli możemy powiedzieć, że King zdecydował się na pokazanie trochę więcej niż my zwykle pokazujemy na naszych stronach internetowych, bo zwykle jest tak, że pokazujemy te odnośniki do lokalizacji na przykład w Kontakcie i pokazujemy, że mamy 10 różnych oddziałów. Ale dlaczego nie robić czegoś takiego, co będzie równie interesujące i inspirujące dla naszego kandydata i co znowu sprawi, że jeśli jest on zainteresowany pracą na przykład w Warszawie albo w Łodzi, a nie mieliśmy odnośników do tych miast na naszej stronie internetowej, no to tym razem znajdzie te informacje dla siebie. Ale jest jeszcze jedna niesamowita rzecz na zakładce karierowej Kinga. Jest w niej miejsce, które zasysa odnośniki do wszystkich mediów społecznościowych, w których pojawia się to przedsiębiorstwo. Gdy pokazywałam Wam wcześniej profile pracodawców na pracuj.pl, wspominałam Wam, że są tam zasysane informacje właśnie z różnych serwisów społecznościowych, więc fajnie, jeśli serwis pracy daje nam taką możliwość, ale równie fajnie, jeśli mamy taką możliwość także na naszej zakładce karierowej. Myślmy również o tym, że na zakładkach karierowych możemy zasysać zarówno informacje dotyczące tego, jak funkcjonują pracodawcy, czyli jak funkcjonuje dany pracodawca, jak wyglądają jego profile, jego aktywności na co dzień, ale także co konkretnie robią jego pracownicy. Powiedz prawdę o rekrutacji. To jest kolejna wskazówka przy budowaniu autentycznej marki pracodawcy. Bo czasem jest tak, że my szukamy sposobu na to, żeby opowiedzieć o rekrutacji, którą mamy dla naszego kandydata i
trzymamy się tego standardowego opisu stanowiska, przygotowujemy ogłoszenie, w którym mówimy, że my, prężnie rozwijająca się firma, poszukujemy kandydata na takie stanowisko, coś mu damy, coś mu obiecamy, ale na pewno mamy jakieś konkretne oczekiwania wobec tego człowieka. Natomiast rzeczą absolutnie niesamowitą, która jest moim zdaniem ogłoszenie o pracę przygotowane przez firmę K2 o szukaniu komandosa. Płci dowolnej, kogoś, kogo wrzucę w największe bagno internetowo-reklamowe, a on z niego wyjdzie cały na biało jako zwycięzca. Takiego komandosa szuka Jacek, który jest odpowiedzialny za strategię w K2. I patrzcie, my czasem myślimy o tym, że musimy powiedzieć o pracy w naszej firmie, o pracy na danym stanowisku w jakiś fajny, wymuskany sposób, w sposób, który sprawi, że człowiek będzie miał wyobrażenie na temat tego, że my robimy nie wiadomo co w naszym przedsiębiorstwie. Natomiast to, co jest kluczowe znowu dla naszego kandydata, to ta prawda o rekrutacji, czyli jak rzeczywiście będzie wyglądała jego robota na co dzień. A w branży kreatywnej jest tak, że tej roboty jest dużo, nie zawsze jest ona przyjemna, natomiast na pewno ostatecznie jest ona inspirująca i sprawia, że ludzie chcą się angażować w pracę, w którą wykonują na co dzień. Więc powiedz prawdę o rekrutacji, powiedz to również na przykład tak, jak to zrobiła firma Ars Tanea. Nic nie wygraliśmy w KTR-ach, szukamy designerów. No właśnie, też bardzo często chwalimy się nagrodami, które dostajemy jako pracodawcy, jako firmy. A tutaj mamy przykład firmy, która chwali się tym, że no, wprawdzie nie wygrała konkretnej nagrody, no i właśnie może dlatego szuka kandydata na stanowisko do siebie. Przy mówieniu prawdy o rekrutacji, jednym z moich ulubionych przykładów, który przytaczam chyba przy wszystkich możliwych okazjach, więc śmieję się z tego, że firma ClearCode powinna już mi dzisiaj dziękować za promocję. Natomiast ja wam również przy tej okazji muszę o tym powiedzieć. Konsultant do spraw wdrożeń. To jest przykład ogłoszenia, które pojawia się na stronie internetowej ClearCode. To, co niesamowitego jest w ogłoszeniach o pracę ClearCode'u, to to, że gdy jesteśmy na zakładce karierowej, mamy na początku bardzo dużo informacji na temat pracodawcy, bardzo dużo informacji na temat tego, czego będziemy oczekiwać od naszego kandydata, ale nie tylko, bo mamy także informacje na temat wynagrodzenia, które oferujemy naszemu kandydatowi, tutaj akurat w formie widełek. Ale tym, co jest najbardziej fascynujące, to moim zdaniem fakt, że jak sobie zeskrolujemy tą konkretną ofertę pracy, to na końcu są również informacje na temat zespołu, w którym dana osoba będzie pracowała. Jest zdjęcie szefa tego zespołu. Są informacje na temat tego, jak w ClearCode pracuje się na co dzień, co sprawia, że ta firma jest wyjątkowa. Czyli mamy ten wyróżnik, o którym wspominałam gdzieś tam wcześniej, a także informacje na temat tego, jakiego rodzaju osoby zapraszamy do nas na pokład. Ale to i tak nie jest wszystko, bo gdy w dalszym ciągu będziemy sobie scrollować tę ofertę pracy, to na końcu, oprócz formularza aplikacyjnego, są również informacje na temat tego, co jeszcze powinieneś o nas wiedzieć, drogi kandydacie, co powinieneś wiedzieć o naszej firmie. I teraz zwróćcie uwagę na to, że gdy mamy kandydata, który dostaje ofertę pracy, w której pojawiają się podstawowe informacje, opisane w kilku punktach, a z drugiej strony mamy kandydata, który dostaje informacje kompleksowe od pracodawcy, tak jak od firmy ClearCode. Ofertę, którą ten kandydat wybierze, prawdopodobnie będzie ta oferta, która zawierała dużo więcej informacji, które rozwiały wątpliwości naszego kandydata. A nawet jeżeli nie wybierze tej firmy, to przynajmniej nie będziemy tracić i swojego, i jego czasu. Bo przecież działania employer brandingowe mają być dla nas filtrem. To nie jest tak, że my chcemy przyciągnąć do siebie 100 różnych kandydatów, jeśli mamy jedno stanowisko. My chcemy mieć tego właściwego człowieka na właściwym miejscu, możliwie jak najszybciej. Działania employer brandingowe mają być filtrem i pamiętajmy o tym na co dzień. Ale tym, co również pokazuje prawdę o naszej rekrutacji, jest, no właśnie, podawanie informacji na temat wynagrodzenia. Ja o tym powiedziałam wam na początku, że wyniki badań jednoznacznie pokazują, że kandydaci chcieliby wiedzieć, ile będą zarabiać i że mają tego typu pytania już na początku procesu rekrutacyjnego, a później pracownicy liczą na to, że ten system wynagrodzenia będzie rzeczywiście sprawiedliwy. Rzeczą absolutnie fenomenalną, za którą zresztą została przyznana nagroda w konkursie HR Dream Team, zrobiła tę rzecz firma Infolet.
Otóż oni, czyli jest to firma działająca w branży IT, swoją drogą przy okazji tego webinaru też pozdrawiam dziewczyny, bo wiem, że na pewno oglądają. Firma Infolet przygotowała projekt, w którym przekonała swój zarząd do wrzucania informacji na temat wynagrodzenia do ofert pracy. Ale to, co jest wyjątkowe, to to, że Infolet nie tylko puszcza informacje o wynagrodzeniu, ale także zachęca swoich klientów do tego, żeby również taką informacją o wynagrodzeniu się dzielili. Gdy organizowałam spotkanie EB Masters w Krakowie, Kasia Kula z Infoletu występowała i opowiadała o tym projekcie. I to, co było bardzo ciekawe, to fakt, że firma ta po wrzuceniu informacji o wynagrodzeniach, po wrzuceniu widełek wynagrodzeniowych, zaoszczędziła na procesie rekrutacji około 120 tysięcy złotych. Tam, z tego co pamiętam, to było w skali roku lub półtora roku. To jest naprawdę bardzo dużo, gdy szukamy argumentów na to, żeby przekonać nasz zarząd do pokazywania prawdziwych informacji, jakie mamy, do pokazywania przede wszystkim informacji o wynagrodzeniu, do czego również zachęcamy. Ale budowanie autentycznej marki pracodawcy to również pokazywanie swojego bałaganu, bo czy tego chcemy, czy nie, każdy z nas czasem bałagani. Wyjątkowo robią to TV Gry. TVGry.pl jest to serwis, na którym możemy obejrzeć filmy dotyczące gier wideo. I to, co jest niesamowitego, to fanpage TV Gry. Otóż na fanpage'u tym, oprócz bieżących kreacji, bieżących filmów właśnie związanych z grami, pojawiają się także wpisy pracowników. Swoją drogą myślę, że w tym przypadku warto powiedzieć, że akurat w TV Gry wszystkie osoby zwracają się do siebie używając ksyw, a nie imion. Ja myślę, że miałabym dużo łatwiejsze zadanie funkcjonując w takiej firmie, bo mnie przecież zwykle pyta się o to, czy zyta to ksywa zdrobnienie, czy też skrót. No ale to taka mała dygresja. Natomiast wracając do pokazywania bałaganu. Otóż na stronie internetowej na fanpage'u TV Gry, przepraszam, zobaczycie między innymi takie wpisy. W redakcji nie ma prądu. To co? Jakaś planszówka? Albo Gambry niby na urlopie, ale praca musi być pod kontrolą. Albo która wizja straszniejsza? Ta która wizja straszniejsza to jest przerobione zdjęcie wrzucone wcześniej na fanpage przez pracowników. Przerobione w taki sposób, że pojawiają się tam te same, czy pojawia się tam ta sama twarz innych pracowników firmy akurat gry online, bo TV Gry jest marką gry online. Ja myślę, że takie pokazywanie naszej codzienności jest tym, co sprawia, że rzeczywiście druga strona nam dużo chętniej zaufa, bo przecież nie chcemy katować naszych odbiorców tylko i wyłącznie informacjami na temat pracy. My chcemy im pokazywać to, jak u nas jest naprawdę. Ale również, jeśli budujesz autentyczną markę pracodawcy, to spróbuj odczarować swoje sukcesy. My bardzo lubimy się chwalić tym, co nam wychodzi. I to też trudno się dziwić, bo to są te momenty, w których rzeczywiście możemy pokazać światu, że u nas jest fajnie, że zrobiliśmy coś interesującego. Możemy również dzięki temu docenić innych. Ale warto również czasem powiedzieć o tym, że nie zawsze jest kolorowo. I znowu mam dla was przykład. Firma Bessemer. Jest to firma, która działa w obszarze wspomagania innych firm, a właściwie finansowania przedsiębiorstw, które są na początku swojej drogi, które nie rozwinęły się jeszcze mocno, natomiast charakteryzują się dużym potencjałem. I to, co jest niesamowite, to to, że na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa pojawiły się informacje na temat największych fuck-upów tej firmy, a właściwie inwestycji, które nie zostały zrealizowane. Okazuje się bowiem, że firma ta miała możliwość na przykład zainwestować w Facebooka, albo w firmę eBay, w firmę Google, albo w firmę FedEx i z różnych przyczyn do tego nie doszło. Natomiast nie boją się oni rzeczywiście opowiedzieć o tym, że również są projekty, które z jakichś powodów nie wypaliły, albo które z jakichś powodów przeoczyli. I znowu, z punktu widzenia potencjalnego odbiorcy, jest to firma, która buduje zaufanie, która nie opowiada tylko i wyłącznie o tym, co jej wychodzi, ale pokazuje tą prawdę o sobie na co dzień. Ale czymś absolutnie niesamowitym, co się pojawiło w sieci jakiś czas temu,
jeszcze przy wydaniu książki Rewolucja w social media Michała Sadowskiego. Swoją drogą Michał Sadowski przecież miał też webinar w Akademii Inspiracji Pracuj.pl. Niesamowita była strona internetowa prowadząca do informacji o książce wydanej przez Michała, bowiem na tej stronie internetowej pojawiła się również informacja dla hejterów, osobna zakładka dla hejterów, na której pojawiły się gotowe przykłady hejterskich wpisów. Wystarczy zrobić Ctrl-C, Ctrl-V, hejtowanie nigdy nie było tak proste. I co się okazuje? Jeśli na dzień dobry chciałbyś powiedzieć Michałowi, że jego książka jest niczym, możesz znaleźć bardzo dużo wpisów, przeskrolować sobie różne typy wpisów, nie musisz wymyślać niczego niesamowitego sam. I możemy sobie zadać pytanie, po co takie coś się robi? Dlaczego dajemy informacje dla naszych potencjalnych hejterów? Dlaczego mamy im ułatwiać zadanie? Ano przede wszystkim dlatego, że jesteśmy o krok przed naszymi hejterami. Wiemy przecież, że niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starać, zawsze na rynku pojawią się osoby, którym nasza robota nie będzie się podobała. I oczywiście możemy się bać konfrontacji z rzeczywistością, ale możemy również z tego zażartować. A jeżeli z tego zażartujemy, prawdopodobieństwo, że pozytywne reakcje pojawią się po drugiej stronie, również zdecydowanie wzrasta. Ale gdy pracujesz nad autentyczną marką pracodawcy, może się również zdarzyć, że będziesz miał momenty, w których postanowisz się zdenerwować. Momenty, w których będziesz miał dość, bo będziesz widział, jak twoja największa konkurencja działa. Będziesz widział, że wokół ciebie są firmy, które wydają ogromne budżety na działania employer brandingowe, a ty może będziesz w momencie, w którym twój szef ma opory przed zainwestowaniem właśnie w budowanie marki pracodawcy, szczególnie w internecie. I w takich momentach można na przykład skorzystać z scenariusza, w którym jeśli na przykład śledzimy naszą konkurencję w social media, korzystamy z apki Kill Newsfeed i po zainstalowaniu tej aplikacji, na przykład w naszej przeglądarce, ja to zainstalowałam u siebie w Chromie, bo akurat z Chroma korzystam, na naszym newsfeedzie, na fejsie, nie będą się pojawiały żadne informacje na temat tego, co robią osoby lub też firmy, które śledzimy. Oczywiście możemy w tym momencie powiedzieć, że przeginam, czyli zachęcam was do tego, aby nie patrzeć zupełnie na to, co robi nasza konkurencja. Ja wam pokazałam tę apkę między innymi też dlatego, że również z tej samej opcji może przecież dzisiaj skorzystać nasz kandydat. Nasz kandydat, który ma dość słuchania informacji sprzedażowych, reklamowych, pojawiających się w mediach społecznościowych, na profilach, które rzeczywiście śledzi. Nasi kandydaci mogą w łatwy sposób albo nas zbanować, albo mogą w pewnym momencie odciąć się od tego, co robimy. A naszym zadaniem jest znajdywanie sposobu na to, żeby te treści w internecie były dla nich naprawdę interesujące, aby budowały zaufanie, aby pomagały im w dokonaniu wyboru i ułatwiały decyzję o zatrudnieniu. A więc zamiast denerwować się, nie przynudzaj. Rzeczą niesamowitą, która pojawiła się w sieci, a dokładnie na koncie na Twitterze, jest jeden z wpisów stworzony przez firmę Swarovski. Swarovski na swoim koncie na Twitterze puścił post ze zdjęciem, na którym pojawia się informacja, że kryształki Swarovskiego zostały wykorzystane do udekorowania oscarowej sceny. I być może pomyślicie sobie, ale jakie to ma znaczenie dla mnie? Dlaczego ta rzecz jest w tym momencie istotna? Czemu o tym mówisz? Ano przede wszystkim dlatego, że mam wrażenie, że nam się czasem wydaje, że musimy, że jedyne treści, które możemy wrzucać do sieci, muszą dotyczyć pracy, jeśli mają być skierowane dla naszych kandydatów. Ale zwróćmy uwagę na to, że przecież nasz kandydat dzisiaj na rynku, on nie szuka pracy przez cały dzień. Przecież co robi dzisiaj człowiek przez cały dzień? Człowiek funkcjonuje w jakiś sposób, zajmuje się sobą, oddycha, je, pije, czasem chodzi do pracy, jeśli tę pracę ma. Nasz kandydat również spotyka się ze znajomymi, bierze udział w eventach, które są dla niego interesujące, szuka informacji na temat produktów i usług, które być może są związane z jego zainteresowaniami.
I to szukanie pracy jest tylko i wyłącznie fragmentem jego dnia. Szczególnie fragmentem, jeśli to nie on szuka aktywnie, tylko to rekruter postanowi się z nim skontaktować. A tymczasem kto najwięcej dzisiaj myśli i mówi o pracy? My. Osoby zajmujące się rekrutacją, employer brandingiem, osoby zajmujące się HR-em. Jesteśmy tak zajawieni pracą, którą wykonujemy na co dzień, że mamy wrażenie, że dla innych również jest to temat najistotniejszy. I w ostateczności okazuje się, że pakujemy się w różnego rodzaju inicjatywy, pojawiamy się w różnego rodzaju miejscach, w których razem z całą masą innych pracodawców krzyczymy do naszego kandydata: hej, hej, to ja jestem pracodawcą dla ciebie, to z mojej oferty najlepiej skorzystać, przyjdź do mnie. Zupełnie zapominając o tym, że no właśnie, mamy całą wielką resztę dnia do zagospodarowania, resztę dnia naszego kandydata. I oczywiście z punktu widzenia szczególnie candidate experience, czyli budowania wyjątkowych doświadczeń z marką pracodawcy, ale w odniesieniu do kandydatów, z punktu widzenia candidate experience, to te elementy związane z pracą są bardzo ważne do dobrego zagospodarowania. Bo tak jak wam powiedziałam wcześniej, może się okazać, że na przykład twoja oferta pracy, twoja zakładka karierowa może być pierwszym, ale i ostatnim punktem styku z marką pracodawcy. Ale jeśli te elementy mamy dobrze zagospodarowane, to zróbmy kolejny krok i zastanówmy się nad tym, co jeszcze możemy zrobić jako pracodawca, jakie treści mogą być istotne dla naszych potencjalnych odbiorców. Ja was tutaj zachęcam właśnie do wymieniania się wiedzą z działami marketingu, z działami sprzedaży, do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób na przykład na co dzień wygląda cykl życia waszego produktu, albo cykl życia waszego pracownika, to już w odniesieniu do działań stricte HR-owych. Porównajcie jedno z drugim. Zastanówcie się nad tym, w których miejscach moglibyście przemycać elementy związane z pracą na przykład nad waszym produktem lub usługą dla waszych kandydatów. Bo znowu mam wrażenie jedno, że zapominamy o tym, że dla naszego kandydata elementy związane z wynagrodzeniem, atmosferą i w ogóle pracą w danej firmie nie są jedynymi rzeczami, które on bierze pod uwagę w momencie, gdy decyduje się na nowe miejsce. Przecież nasz kandydat, gdy dostanie dwie bardzo podobne do siebie oferty, na przykład pod kątem tych benefitów i wynagrodzenia, to także zwróci uwagę na to, jaką my jesteśmy firmą, co my na co dzień wytwarzamy, jaką wartość generujemy. Czy nasi klienci są zadowoleni ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem? Bo żeby rzeczywiście przekonać kogokolwiek do czegoś, ja muszę wierzyć w siebie, wierzyć w firmę, którą reprezentuję i wierzyć w to, co mam do sprzedania. Jeżeli nie ma tej spójności, druga strona mi nie zaufa. I również jest właśnie pod kątem, jest bardzo podobnie pod kątem odbioru naszej oferty. A więc nie przynudzaj, znajdź sposób na to, aby mówić swoim prawdziwym głosem. A jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, to rób małe rzeczy w wielki sposób. Zobaczcie przykład. Absolutnie każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. Ja wam przed chwilą puściłam film, w którym zobaczyliście, w jaki sposób można w firmie przygotować cappuccino. I znowu możemy sobie zadać pytania, dlaczego to ma być interesujące dla naszego odbiorcy.
Ano przede wszystkim dlatego, że nawet z najdrobniejszego elementu związanego z pracą w naszej firmie można zrobić coś absolutnie wyjątkowego. Gdy ogląda się ten film przygotowany przez firmę Xing, można dojść do wniosku, że to cappuccino jest tym, na co rzeczywiście czeka cała firma, na co czekają wszyscy pracownicy, jest tym, co sprawia, że rzeczywiście pracuje się nam w tym przedsiębiorstwie wyjątkowo. Natomiast ja bym chciała, abyście zapamiętali przede wszystkim po tym dzisiejszym webinarze jedną rzecz, że możemy mieć bardzo dużo fajnych pomysłów na działania, ale jeśli nie angażujemy się w ich realizację, to i tak na końcu nie będziemy widzieć sukcesu. Bo sukces jest pomysłem pomnożonym przez działania. Może twoja największa konkurencja ma 1/18 twojego pomysłu, ale realizuje ten pomysł. I na końcu i tak jest bliższa sukcesu niż ty. Niż ty, który masz 100 wspaniałych pomysłów, ale nie wkładasz żadnego, nie wkładasz serca, nie wkładasz zaangażowania w to, aby te pomysły zrealizować. Dlatego absolutnie każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą, więc myślę, że to, od czego warto zacząć, to od usprawnienia naszych procesów, przede wszystkim procesów rekrutacyjnych, zastanowienia się nad tym, w jaki sposób dzisiaj wyglądają nasze materiały rekrutacyjne. No bo patrzcie, oczywiście jesteśmy w stanie pracować nad strategią employer branding i jeśli wiemy, że nasze przedsiębiorstwo może sobie na to w tym momencie pozwolić, to jak najbardziej do tego zachęcam, ale nad strategią będziecie pracować jakiś czas. Natomiast już dzisiaj, w trakcie nawet tego webinarium, na nasze strony internetowe wchodzą kandydaci. Nasi kandydaci również do nas dzwonią, chodzą na nasze rozmowy kwalifikacyjne. I nawet jeśli nam się wydaje, że marka pracodawcy musi poczekać, że budowanie marki pracodawcy musi poczekać na lepszy czas, to ta marka buduje się na bieżąco. I naszym zadaniem jest zadbanie o te punkty styku, które są kluczowe w naszym procesie. Dlatego zachęcam was do tego, aby zacząć od małego kroku. Od tego, aby na przykład wejść na swoją stronę karierową i zobaczyć, jakie informacje mają przed sobą wasi potencjalni kandydaci. Albo od przeanalizowania swojej oferty pracy i zobaczenia, czy rzeczywiście wy jako potencjalni kandydaci rozwialibyście swoje potencjalne wątpliwości i obawy i zdecydowalibyście się zaaplikować do tej konkretnej firmy. A więc zachęcam was do aktywnych działań. I bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w tym dzisiejszym webinarium. I życzę wam dobrego dnia, autentycznego.